O, nagrywa się. No siema. Slav z tej strony. No. Mam nadzieję, że u was wszystko ok. Wiesz co, tak mówię, nagram się, bo czemu nie? Czekaj, puszczę sobie muzykę. Echo. Play music. Spotify. Tak sobie puszczę muzykę, żeby mi się lepiej gadało. Trochę za głośno jest. Ale to chyba akurat piosenka, co Marlena słucha. Echo. Echo. Volume 2. Echo. Play relaxation music. Sorry, nie? Ale tak mówię. Puszczę sobie muzę, nie? Skoro jest taka opcja i wiesz, mam takie coś, bo spadło mi z drzewa, rozumiesz? Nie pracowałem, bo to ciężko, tylko szastam tymi pieniędzmi, bo mi mamusia dała, nie? To nie jest, wiesz, 14 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu, tak jak przed sepsą, czy nawet dalej po sepsie te 50 godzin. A, dobra, tak czy owak, moi drodzy, kurczę, miło mi. Bo zajebiście wiedzieć, że wiesz, że ktoś o tobie gada non-stop, nie? Już myślałem, że to wszystko przeszłość, bo się korygujemy w sumie ogólnie z tymi Anglikami, oni jacyś tacy inni są. Nie wiem, tam też pewnie mają swoje wady, nie powinno się tak uogólniać, nie? Ale jakoś tak kurde jest, że się uogólnia jednak, nie? Ja muszę sobie alarm wyłączyć, bo mi pisze, że muszę wziąć moje tabletki, wiesz, na serce. Co wezmę od razu też, nie wiem jak to zrobię, z jedną ręką, bo mi ten bark napieprza. No ale nie wiem, to spróbuję jakoś tak wysypać tu. O. I ze stołu zeżrę, nie? Kawę znowu piję. No, wiesz, ze stołu normalnie można też żreć, nie? Tak czy owak, miło mi sympatycznie, bardzo zajebiście wiedzieć, wiesz, to gdzieś tam pewnie podbudowuje, wiedząc, że masz takie, jakby to powiedzieć ładnie, nie wiem, czy to się da ładnie powiedzieć. No niech będzie, powiem ładnie, nie? Nie powiem, że chujowe, tylko powiem, że nudne, nie? Nudne życie i wiesz, i zamiast starać się naprawiać, czy tam poprawiać je jakoś, zrozumieć najpierw przede wszystkim, dlaczego to wszystko tak jest, no to ty się zajmujesz życiem kogoś innego i tak ci twoje przecieka przez palce i później nie masz kurwa pieniędzy, żeby nimi szastać, no bo zamiast coś wymyślić, coś zrobić fajnego, gdzieś tam jakiś zarobić hajs na czymś, co kochasz, no to ty wiesz, ty będziesz puszczała plotę. I ta plota rodzi następną plotę i. No i w ogóle ja się dowiaduję znowu o sobie rzeczy. Fajnie, że ja mam w ogóle czas na wszystkie romanse, fajnie, że jestem jakimś ogromnym flirciarzem, no i fajnie, że jestem kurwa szejkiem, nie? Że szastam tymi pieniędzmi, bo byłem gdzieś tam w Tajlandii, znowu, czy nie, wiesz, bilet znalazłem, nie? To nie było tak, że nie mam je w domu, tam te 70 godzin pracy fizycznej czy logistycznej. To wcale tak nie jest, wiesz, ja bilet znalazłem. Później pani mi zaoferowała ogólnie, wiesz. Może inaczej, może nie tyle, że bilet znalazłem, ale te pieniądze znalazłem, nie? Bo wiesz, ja znalazłem i ja teraz tam pokazuję się, nie? Że mam, zabierając rodzinę na wakacje i spędzając miło czas z żoną, nie? Realizując swoje marzenia. Kurde, no fajne, fajne to jest. Zajebiste, nie? Tak samo jak wiesz. Po tej sepsie też. Jasne, że miałaś rację, że nie pomogłaś. No po co pomagać? Przecież
Ja jestem samozatrudniony i te pieniądze mi same wpadają do banku i jak ja nie pracuję, no to też mam dochód. I to, co ja tam miałem na to szastanie, no to przecież ja to ciągle mam, nie? Te rachunki gdzieś tam były płacone, nie? Same przez siebie. No to jak najbardziej, nie? Także naprawdę się cieszę, że jestem dalej na ustach mas. Że się dowiaduję ciekawych rzeczy na swój temat, a tym bardziej się cieszę, że inni to podchwytują i wiesz, i myślą, że tak jest, wierzą i przekazują dalej. I to jest taki zajebisty, głuchy telefon. I to jest tak fajna gra, że miło się patrzy na to, nie? Właśnie jak ludzie, którzy gdzieś tam, wiesz, założą. Zrobią swoje, założą kapcie, uporają się z pijanym partnerem po pracy. No i później zajmują się plotkowaniem, gadaniem o innych, bo o czym by tu pogadać przecież, nie? No o czym ja mam rozmawiać? Ja nie umiem o niczym innym rozmawiać, bo jestem płytką osobą, to będę rozmawiał o innych, wymyślał rzeczy, dokładał rzeczy. No i tak jest fajnie. No i wiesz, i tutaj trochę o tobie pogadam, albo tobie powiem o tej osobie, a tamtej osobie powiem o tobie i później patrzę, co z tego wyjdzie, wiesz, zasadę jakieś ziarenko, wrzucę odrobinę faktu i później zobaczę, co się będzie działo, nie? To jest fajna gra, zajebista gra. Nie tak fajna jak na przykład Milionerzy w telewizji, bo tam sobie wygrasz, kurwa, milion albo 64 tysiące. Natomiast taka bezcelowa, zajebista gra dla zabicia czasu, dla zmarnowania życia. No bo jak to życie jest nudne i beznadziejne, no to nie ma co żałować, nie? Że sobie je marnuje. Zamiast właśnie ten czas poświęcić, postarać się i wymyślić sobie jakiś sposób na życie, jakiś patent na pracę, którą kochasz, dzięki której też możesz zobaczyć na przykład Tajlandię, nie? No ale po co? No, po co? No bo jak, no, wiesz, każdy jest inny, ja nie będę oceniał, ja się tam nie wpieprzam, jak tobie się układa, to ci się układa, jak się nie układa, to ci się nie układa, ja nie wiem, bo ja mam swoje życie. Każdy jest inny, ja nie mogę ci mówić, jak ty masz żyć i co masz robić z tym, to jest twój sposób na życie. U mnie to trochę wygląda inaczej, ja się też przyzwyczaiłem już od czasów Polski zawsze słowa Wojtka Sokoła mi w głowie tkwiły. Zawiść, zazdrość, zamiast starać się mieć więcej. Skoro brak tobie, to niech też brak jemu. Zamiast właśnie się postarać, żeby mieć więcej, to często ludzie ściągają tych, którzy gdzieś tam wyrzynają sobie te żyły, nie? Czy jak to się tam mówi po polsku. To oni ich ściągają w dół i marnują tę energię na równanie ich do dołu, zamiast starać się wspiąć do góry, nie? Samemu sobie, żeby później było widać, warto docenić. Także Wojtek powiedział zawistną sprawę. Ja nigdy zawistny, zazdrosny nie byłem. Jak już to odwrotnie, cieszę się, jak widzę, że ludziom się udaje. I też ja mam inne zapatrzenie na świat, bo ja rozumiem, że za tym każdym sukcesem, który gdzieś tam widzę, kryje się ciężka praca, bo to samo się nie robi, nie? Niestety. Także ja to dostrzegam, ja to widzę, ja to rozumiem. Jestem dumny. I jeżeli już, to sukcesy innych ciągną mnie właśnie do góry, żebym, że okej. Okay. Jak ta osoba umie i wkłada w to taki tyle czasu, no to. To dawaj, nie? Ja też to ogarnę, też zrobię coś, co lubię robić. Także tak to powinno działać, to powinna być jakaś motywacja widzieć, że ludziom się udaje, szczególnie ludziom, którzy nie mieli dużo z emigrantów. Jedni mieli lepszy start, inni, ale żadne z nas, podejrzewam, czy tam mały procent miał. Taką akcję, że na przykład wiesz,
że rodzice zostawiają mu dom albo samochód, no chyba że gdzieś w Polsce i później to materializujesz i używasz tutaj. Ale my wszyscy mieliśmy jakiś taki ciężki start i to i każdy miał równo, nie? Ja tu przyjechałem z walizką i tam parę dyszek tych funtów mieliśmy. Mieszkałem na skłocie. Angielski to była w ogóle paranoja. I to wszystko, tak jak co drugi z was, to wszystko było budowane od nowa, tyle że ja się nie zatrzymałem, jak już mi było wygodnie i mogłem zapłacić rachunki, tylko ja chciałem się rozwijać. Ja chodziłem 2 lata do college'u, 2 kursy na trenera półroczne, później około 13 kursów takich już online, 3-miesięcznych. Dzieci próbujemy rozwijać, próbuję żonę gdzieś tam ciągnąć za sobą, by jej pomagać, żeby się też rozwijała w różnych kierunkach. Ja nie spoczywam na laurach i ja dlatego tak mam, bo mnie kurwa nie obchodzi, co wy robicie. Jak nie przyjdziesz do mnie i mi nie powiesz, że chciałbyś porozmawiać o tym i tamtym, ja mam wyjebane na to, co ludzie robią, bo ja mam kurwa swoje życie, swoją rodzinę, swój biznes i swoje zdrowie. I ja ci się nie wpierdalam w rzeczy, bo mnie to nie obchodzi, bo ja chcę mieć swoje życie fajne, okay? Które jest bardzo kruche. Ale się stało jakoś tak, nie? Nagle chyba kawa kopła, nie? Stało się tak jakoś, nie wiem, brutalnie. A to nie jest tutaj, to nie powinno być brutalne wideo, to jest wideo, które ja naprawdę jestem, wiesz, pod wrażeniem, że jestem na językach i znowu gdzieś tam ktoś o mnie coś gada, się dowiaduje, coś fajnego. Ja mam tak ciekawe życie, że sam nie wiedziałem. Może te tabletki po tej sepsie, po tym, na to serce. Może to mnie tak zmula, że ja nawet nie zdaję sobie sprawy, jak ja mam ciekawe i zajebiste życie i ile ja mam w ogóle czasu, nie? Żeby to wszystko robić. Także to jest piękne i wspaniałe, naprawdę jestem pod wrażeniem. O, czekaj, bo coś mnie to znieczulenie już puściło i zaczyna mnie łupać, nie? Mam 3 takie dziurska w tej ręce, że to jest masakra w tym barku. Muszę się przyciągnąć, nie? Poczekaj. No, jestem, nie? No i tak sobie dzisiaj pomyślałem, właśnie wstałem, jest jeszcze wcześniej rano. Wstałem i tak mówię, kurde, wykorzystam sobie te platformy. Przecież ten Facebook, tam ja go odinstalowałem, ale to wideo jakoś wrzucę na YouTube i tam dodam na Facebooku. Nie wiem, pewnie nawet nie wiesz, o czym mówię, nie? Bo masz ważniejsze sprawy niż tam sobie YouTube obejrzeć, nie wiem, wiesz, załączyć jakiś podcast i coś ciekawego się dowiedzieć, nauczyć. Czy nie wiem, czy na przykład pana Tesla i jego Neuralink, bardzo ciekawa sprawa, wiesz, albo nawet BBC Earth, nie wiem. Coś fajnego obejrzeć, się poedukować, jeśli masz jakieś zainteresowania, a jeśli nie masz, to fajnie się coś nowego dowiedzieć. No ale to też nie jest tylko oglądanie, bo mam tą swoją platformę, i nawet Facebook też, wiesz, Facebook też nie jest tylko, żeby gdzieś tam podpatrywać ludzi i nigdy nie komentować, nigdy nie lubić, tylko patrzeć, o czym by tu można ze sobą pogadać, o tych ludziach, albo siedzieć w domu na wkurwie i widzieć, jak innemu się powodzi, mniej albo gorzej. Natomiast to jest też fajna platforma do przekazu różnych rzeczy. Ja podejrzewam, że ten przekaz nigdzie nie dotrze, to nie dotrze tam, gdzie powinno docierać, no bo jak? No, nie ma, nie? Nie ma takiej opcji, raz, że albo się obrazisz, albo nie zrozumiesz, nie? Także to jest też śmieszne. Natomiast, wiesz, mam akurat 2 tygodnie wolnego przez ten bark. Powinienem mieć niby 6, no ale jednak 2 tygodnie, no muszę mieć czym szastać, no to nie mogę, kurwa, 6 tygodni siedzieć na dupie, nie? Natomiast mam te 2 tygodnie wolnego, więc pomyślałem, nie wiem, tak mnie naszło, to nie jest, że ja planuję sobie rzeczy, wiesz, zapisuję, ok, jutro zrobię to. Akurat mnie naszło, obserwuję życie, jestem też takim trochę tym narratorem, jak ten Wojtek Sokół, jeden z moich ulubionych artystów. I no i nie, rano wstałem i tak mnie coś jakoś
Pieprzu mówię, a czemu nie, nie, wiesz. No i pomyślałem, że te platformy to nie są właśnie tylko gdzieś tam do podglądania i podudzania zazdrości, zawiści i innych jakichś trefnych akcji, ale też mają siłę przekazu i tam nawet jak chodzi o biznes, jak mam te strony swoje, gdzieś tam wrzucę i jedna czy tam dwie osoby z tego skorzystają, bo się zmotywują w taki, a nie inny sposób. No, to już jest moc, nie? Tego nie było tam gdzieś, nie było takiej mocy, nie wiem, 10 lat temu nawet. Ta moc wtedy polegała na roznoszeniu ulotek, wizytówek, wrzucaniu do domów, czy wysyłaniu maili, nie? To było trochę inaczej, trochę trudniej. Fajniej, no może nie fajniej, ale inaczej i też ciekawie, nie? I to też był fajny start biznesu, że była to jakaś część tego i było zajebiście. Natomiast teraz mamy takie narzędzia, że jest trochę łatwiej. No i można te social media, dopóki właśnie nie używa się ich w cudzysłowie w złych celach jakichś, czy tam nie wiem, jaką marnowanie dnia czy czasu, no to też jest sporo fajnych rzeczy, które płyną z tych platform. No jedną z nich jest właśnie to, że można sobie swobodnie. Chociaż teraz już coraz mniej swobodnie, no bo już blokują, usuwają. Ja się starał, będę nie mówić o COVID-zie, bo nie chcę, żeby mnie usunęli, nie? No i pomyślałem, że no co, no jak mi to leży na sercu, ja nawet nie wiem, czy mi to leży na sercu, przyszło mi do głowy, no to dawaj, nie? No tak to mnie działa, mam jakiś pomysł, realizuję go, nie? Wiesz, że kiedyś jak się jarało jointy, to się miało tych pomysłów miliony z kumplami, wiesz, jak rano wstawałeś i nic nie robiłeś. A teraz nie trzeba jarać jointów, pomysły przychodzą najczęściej podczas jakichś treningów, biegania, czy tam gdzieś na rowerze. No i te pomysły są realizowane, no i wiesz, tam 1 na 10 się uda, ale jest, nie? Jest satysfakcja, że robisz to, co chcesz. Więc pomyślałem, że wykorzystam te platformy, wrzucę to na YouTube. Gdzieś tam dodam na Facebook, wiesz, trochę zamieszam w tym gównie, które gdzieś tam nasrałeś, nie? I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zawsze lubię odpowiedzieć. W sumie nie, no, w sumie nie zawsze lubię odpowiedzieć. Kiedyś się tym przejmowałem. Nie wiem nawet czemu. Nie wiem, może nie czemu, ale kiedy to przestałem się tym przejmować. Chyba jak w siebie uwierzyłem, tak i zobaczyłem, ile jestem wart, to przestałem się tym przejmować. Teraz też się nie przejmuję, teraz ja to widzę jako fajne, no bo ludzie nie gadają o przeciętniakach. Natomiast pomieszam trochę, bo mi się nudzi, bo mam 2 tygodnie wolnego i dlatego, że mogę, nie? Mogę się udzielić, skoro moje imię tak często pada, więc jestem w temacie, nie? Więc czuję się, jakbym był zaproszony do rozmowy. Natomiast nie bój się, nie schodzę do twojego poziomu, no bo tak jak mówię, jakbym się miał tym przejmować i miałoby mi to siedzieć w głowie, tak jak błędnie powiedziałem przed chwilą, no to jednak moje życie prywatne, biznesowe by ucierpiało, bo angażowałbym energię w złym kierunku, nie? W złą stronę moja energia by szła, zamiast tą energię kumulować i wysyłać w stronę tego, co lubię, co wiem, żeby mi przyniosło jakąś przyjemność, korzyść, co pomogłoby mi w tym moim statusie, przez co żona i dzieci czuliby się lepiej i bliska rodzina. No więc tak to działa, nie? Że ja bym tą energię wolał. Także nie przejmuj się, to jest tylko jednorazowo. I no, tylko chciałem pogadać, nie? No nie wiem, czy będę poruszał wszystko, wiesz, jak to gdzieś tam słyszałem. Ludzie często coś tam powiedzą, no bo chcieliby, nie? Chcieliby to mieć, chcieliby tak żyć, chcieliby, żebym ja chciał ich na przykład. Ludzie będą się wypierać sami sobie, a prawda jest taka, że gdzieś tam zawsze leży powód, nie? Że to nie jest tak, że akurat się uczepiasz tej jednej osoby
i bierzesz ją na język, tylko gdzieś tam zawsze jest jakiś powód, jest ta zawiść, jest ta zazdrość, jest też czasami wkurw, bo ta osoba na przykład nie chce się z tobą przyjaźnić, kolegować, albo nie chce czegoś, co ty byś chciał, czy chciała od tej danej osoby, wiesz, bo ma wyjebane, no i to cię drażni, nie? Że czemu, nie? No a odpowiedź na to możesz znaleźć sobie tylko patrząc w lustro i odpowiadając sobie na pytanie, kim tak naprawdę jesteś i co ty tak naprawdę kurwa robisz, nie? No bo tak jest, nie? Doradcy, wiesz, jak masz. Doradcy to jest chyba najgorsza rzecz, jaka może być. Znowu też ci podam przykład u mnie, jak to wygląda tak na początek, że jak ktoś przychodzi do mnie i coś tam próbuje się wyżalić, nie wiem, coś tam mi gada, no to ja pierwsze co, no to myślę sobie, ale no dobra, no ale dlaczego, nie? Dlaczego ta osoba tak zrobiła, nie? Dlaczego ta osoba tak powiedziała? Musi być jakiś powód, bo to nie jest tak, że ty przychodzisz do mnie i mówisz, bo ta osoba. To nie jest tak, że my kurwa wstajemy z łóżka i idziemy i mówimy, albo robimy daną rzecz, nie? Bo sobie zaplanowaliśmy. Zawsze jest akcja i reakcja. Wina zawsze leży po środku, medal zawsze ma dwie strony, czy moneta ma zawsze dwie strony. Okej? I czemu to jest tak kurwa trudno? Czemu to jest kurwa tak trudno zrozumieć, że wszystko ma perspektywę, nie? Że jak ktoś do mnie przychodzi i mi mówi to na tą osobę, to ja mówię, weź się kurwa zamknij, no bo ja chcesz o tym pogadać, przyprowadź mi tą osobę, wtedy pogadamy, ja zobaczę, jak to wygląda z twojego punktu widzenia, zobaczę, jak to wygląda z twojego punktu widzenia i ja wtedy mniej więcej wiem i nie będę cię dalej osądzał, ale przynajmniej wiem, co się dzieje. A jak ty przychodzisz do mnie i ja zaczynam ci marudzić i popierać cię, wspierać cię, cokolwiek cię kurwa robić w tym kierunku, nie znając drugiej strony medalu, no to jakim ja jestem kurwa człowiekiem? No właśnie, jakim jesteś człowiekiem? Nie mając pojęcia, wiesz, łatwo jest radzić, nie? Łatwo jest wysyłać rady. Najczęściej rady, które gdzieś tam komuś dajemy, to są rady, z których sami byśmy nie skorzystali, albo o które jesteśmy wkurwieni, że nie umieliśmy zrobić tej rzeczy, ale będziemy tej znajomej, temu znajomemu mówić, dobra, zrób to tak, albo nawet nie tyle, co przytakiwać, nie? O, tak, masz rację, tak, masz rację. Nie? To jest łatwo. A jak ty byłeś w tej sytuacji, to czemu tak kurwa nie zrobiłaś? Czemu tak nie zrobiłeś? Czemu skoro tak ma być, to czemu nie skorzystałeś z tej porady i czemu twoje życie kurwa nie jest kolorowe? Mędrcy pierdoleni, nie? Wiedzą lepiej, ale sami nie umieją sobie ogarnąć, sami nie umieją zaryzykować. Łatwo jest komuś powiedzieć, no bo chuj, jak komuś powiesz, ktoś to zrobi, tej osobie się nie uda, no to co? To nic, ciebie to nie boli, nie? Tak naprawdę, nie? A często jeszcze nawet się cieszy, że oni mają tak jak ty. Dlatego ja zawsze mówię, że ja nie chcę słuchać, jak jest to problem między dwoma osobami, trzema osobami, 10 osobami, przyprowadź mi te 10 osób, ja se wysłucham, wtedy mam jakąś tam opinię swoją, ale i tak ci nie będę mówił, co masz robić, bo ty sam musisz wiedzieć, co masz robić. A najgorsza rzecz to jest właśnie coś takiego. Nie wiem, powiedzmy, mam kumpla. Niech będzie mu Piotrek, nie? Mój najlepszy kolega. On przychodzi i on mi godo, nie? Że mieszka z jakimś tam, niech będzie Jakub. On mieszka z Jakubem. No i Jakub nie zrobił tego. Jakub zrobił to. Jakub nie zrobił tego. No, dobra, Piotrek, ale czemu? Może nie odstawił tego kubka, nie umył. To są tylko przykłady, takie małe. Kubek, odstawienie kubka jest małym przykładem, ale to jest przykład, żeby ci wytłumaczyć, o co mi chodzi. Może nie odstawił tego kubka, bo mu się akurat zachciało żygać po 12-godzinnym dniu pracy i chłopak musiał się położyć, nie? Albo nie wyrzucił śmieci, bo była twoja kolej, a zapomniałeś o tym, nie? Albo kurwa, jeszcze 1000 innych możliwości i opcji. Gdzie często też ty, Piotrek, mogłeś być winny, bo ty mogłeś sprowokować sytuację, Piotrek.
To ja nie mogę ci kurwa teraz powiedzieć, że tak, masz rację, Jakub jest chujowy, bo ja nie mam pojęcia, jak wyglądała sytuacja. Ja wiem tylko tyle, co ty mi mówisz. A ty mi nic dobrego o Jakubie nie powiesz. Ty tylko mówisz same złe rzeczy o nim. On jest taki zły? A ty powiesz mi coś złego o sobie? Że ty zrobiłeś to, że ty zrobiłeś złe? Nie, ty będziesz przedstawiał siebie, Piotrek, w najlepszym świetle, a Jakuba w najgorszym świetle. I ty wypaczasz wtedy moją perspektywę na Jakuba, bo za każdym razem mówisz, jak on jest zły, a jaki ty jesteś dobry. Co ty kurwa nie popełniasz błędów? Nie masz wad? A on nie robi nic dobrego? No właśnie, rozumiecie, nie? Czy tam rozumiesz? Takie doradzanie to jest w ogóle, to jest jakaś porażka. To jest. Tak jak mówię, najczęściej to też jest robione przez ludzi, którym się nie powodzi, nie udaje i im jest łatwiej doradzać. Próbować tak, żeby te osoby zrobiły coś, na co oni nigdy nie mieli odwagi, nie? No bo oni na tym nie tracą. Wiesz, ja ci poradziłem, a że ty zjebałeś, no to nie jest moja wina, trzeba było mnie nie słuchać, nie? To nie mój problem. Jak ci się uda, no to fajnie, no to ci się uda, nie wiem jak zareaguję, ale jak ci się nie uda, no to spoko, to masz tak jak ja, nie? Bo ja też mam chujowo. To możemy się dogadać, możemy zostać najlepszymi ziomkami, kurwa, teraz, bo oboje mamy chujowo, nie? No i tak to jest, no wiesz, no wydaje ci się, że nie ma wpływu, że wydaje ci się, że gdzieś tam coś tam z kimś pogadasz, że ta osoba nie ma wpływu, no ale wiesz, jak ktoś ci 10 razy przytaknie, 10 razy doradzi, później 20 razy ci powie, no to gdzieś to tam w ten łeb wchodzi, choćbyś był tak uparty jak ja. Ja wiem sam po sobie, ludzie są wpływowi niestety, jak myślisz, że nie jesteś, no to sorry, ale jesteś w błędzie. Bo jak będziesz powtarzał sobie kłamstwo 1000 razy, w końcu sam w nie uwierzysz, możesz sam na siebie masz wpływ. Okłamując kogoś i później to kłamstwo powtarzając, w pewnym momencie zaczynasz wierzyć i twój umysł już myśli, że a kurde, może faktycznie tak było. I taki sam wpływ mają na ciebie inni ludzie, gdzie coś jest powtarzane i przytakiwane i porównywane i wyszukiwane. Tak, możesz. To jest tak jak w Google, nie? Wpiszesz, kurde, że co ci się dzieje i masz nagle, okej, okay, mam raka. I jest to samo z tą osobą, nie? Że ta osoba ci doradza, przedstawia sytuację, o kurde, my wszyscy mamy tak samo, nie? Wiesz, mamy wszystko tak samo. Ludzie muszą rozumieć, ludzie muszą się nie obrażać, tylko czasami wysłuchać i przemyśleć, nie? Że dobra, że może tak nie jest. Ja im starszy, jakbyś mi 30 lat temu, znaczy 10 lat temu, czy 12 temu, jak miałem 30 lat, jakbyś mi cokolwiek z tych rzeczy powiedziała, to bym się obraził i bym wyszedł, nawet bym tego nie przemyślał. Teraz wiesz, 5 na 10 się obrażę, wyjdę, ale przemyślę, wrócę i przyznam rację, a te pozostałe 5 na 10 spokojnie wysłucham i myślę, czy tak faktycznie jest i wtedy odpowiem albo porozmawiam, nie? No ale niestety. Nie wiem, czy nie wszyscy dorastają, czy co to tam się dzieje. No u mnie też jest teraz inaczej, no bo jednak tą gardę opuściłem po tej sepsie, nie, po tej sepsie, po tej niewydolności serca. Ta garda została opuszczona przez choroby. Ten umysł trochę się też ta garda trochę w tym umyśle się opuściła. Także nie tylko, że tam łapie jakieś zakażenia, czy tam jakieś grypy, czy inne rzeczy mogą złapać łatwiej, ale też łatwiej, czy gorzej mój mózg, ten system obronny tego mózgu jakoś tam pracuje i ciężko jest też pozbierać te myśli. No to jest ta garda w dół, może też nawet dlatego teraz gadam tutaj do ciebie. Bo jednak byłem silniejszy na początku roku, w kwietniu, niż teraz. No i też pewnie łatwiej te impulsy tam, te złe impulsy łatwiej docierają, jest mi je trudniej odepchać i nie myśleć o tym. Leki robią swoje, wiadomo. Natomiast dalej wiem, kim jestem, wiem, czego chcę, wiem, jakie mam wartości.
Jeszcze bardziej rozumiem, że to życie jest kruche jedno i że nie wiadomo, czy jutro nie dostaniesz sepsy, albo jeszcze dzisiaj. No i co wtedy, nie? Co wtedy z całą tą, kurwa, religią, wiarą w Boga, w porównaniu z tym, jak traktujesz ludzi tak naprawdę, nie? Co robisz ludziom przez puste słowa, przez emocje, negatywne emocje typu zawiść, zazdrość, nie wiem, może nawet nienawiść. Jaki to ma wszystko sens, jeśli wszyscy i tak idziemy w tym samym kierunku, wszyscy umieramy powoli, a niektórzy umierają szybciej, bo tak jak mówię, nie wiadomo, co się jutro przytrafi, nie? I no, ja będę walczył, żeby dojść jakoś do siebie, żeby się przejmować tymi rzeczami, którymi się powinienem przejmować, te priorytety z powrotem sobie obrać, tą energię wysyłać w dobrym kierunku, w konkretnym kierunku. Teraz sobie te 2 tygodnie odpocznę, później wrócę do pracy, którą kocham. No i później to już święta, nie? Także życzę Wam wszystkim kolorowych, radosnych świąt i zajebistych prezentów. Nie tylko materialnych. Spełnienia marzeń i siły w dążeniu do tego, co jest dla Ciebie ważne, nie? I to tyle z mojej strony. Miłego dnia Wam życzę.